tvpodkarpacie.pl. Po nas choćby potop. Tak Alicja Wosik, członek Zarządu Rady Powiatu w Sanoku, oceniła działania poprzedniej władzy, zarówno tej powiatowej, jak i miejskiej, zabierając głos podczas debaty nad budżetem powiatu na rok 2015. Chciałbym, abyśmy dzisiaj, głosując nad budżetem, mieli świadomość, w jakich okolicznościach będziemy podejmować tę uchwałę. Dużo się ostatnio mówi i pisze o sytuacji budżetu miasta Sanoka, zwłaszcza po tym, co okazało się na ostatnich sesjach. Widać, w jak katastrofalnym stanie odziedziczony został budżet miasta Sanoka i jak bardzo potrzebne były te zmiany. Te zmiany, które były trudne, wymagały trudnych decyzji, również od nas, ale warto ich było dokonać, po to, by ratować Sanok. Trzymam kciuki za obecne władze miasta, aby udało im się centrum naszego powiatu, które jest centrum życia i funkcjonowania dla wszystkich mieszkańców ziemi sanockiej, żeby udało się Sanok postawić na nogi. Bo tutaj mieszkańcy powiatu znajdują pracę, tu się leczą, tu wysyłają dzieci do szkół ponadgimnazjalnych, tu korzystamy z wielu wspólnych instytucji. Ale niewiele się mówi o tym, w jak trudnej postaci dziedziczymy budżet powiatu. Można odnieść wrażenie, że w minionej kadencji w obu samorządach panowała polityka po nas choćby potop. Obserwowałam pracę wielu samorządów w całym województwie. Gospodarne samorządy, wiedząc, że nadchodzi nowa perspektywa unijna, największe i jedyne, tak duże rozdanie środków zewnętrznych, maksymalnie zeszły z zadłużenia. Są samorządy w naszym województwie, zarówno gminne, jak i powiatowe, gdzie poziom zadłużenia do planowanych dochodów to 11 czy 20 parę procent. U nas jest prawie 50. Można było zaobserwować duże zaangażowanie środków własnych, choć nie zawsze było to konieczne. Można było inaczej skonstruować niektóre wydatki. Czy konieczne było budowanie na przykład orlików, podczas kiedy można było w to miejsce wybudować tak samo wyglądające, a kosztujące mniej więcej połowę, boiska wielofunkcyjne. To unikanie także trudnych tematów, w tym oświaty. Dziś czytamy, że poziom oświaty ponadgimnazjalnej drastycznie spadł, ale należało na czas podjąć kroki, które mogły temu zapobiec. Na czas zareagować na postępujący niż demograficzny. Przy tak szerokim naborze do liceów ogólnokształcących doszło do obniżenia poziomu punktów, jakie były potrzebne, by dostać się do tych placówek, a co za tym idzie, trafiła do liceów młodzież, która powinna kształcić się gdzie indziej, szukając bezpośrednio nauki zawodu, co nie zamyka nigdy możliwości zrobienia matury czy dalszego rozwoju w zakresie edukacji czy zdobywania wiedzy. To także rosnące zadłużenie szpitala. Żeby być samorządowcem, trzeba podejmować się także trudnych tematów, a mam wrażenie, że te trudne tematy w minionej kadencji były omijane i również na początku tej kadencji, próbując sformować Komisję Oświaty, mieliśmy do czynienia z podobną postawą. Podczas kiedy nasza koalicja zgłosiła szereg osób właśnie do Komisji Oświaty, nie spotkaliśmy się z równie chętnym odzewem z drugiej strony. Mimo to trudny, niewygodny społecznie temat oświaty podjęliśmy i będziemy nadal podejmować, bo tak jak już mówił wielokrotnie pan starosta, to jest pierwszy krok. Taki krok, jaki można było wykonać w ciągu zaledwie półtora miesiąca czasu, jaki mieliśmy od zaprzysiężenia 1 grudnia. Jasne jest zatem, że
aby coś zrobić w tej kadencji, najpierw musimy zacząć od wygenerowania środków na wkłady własne do tychże projektów zewnętrznych, do pozyskania zewnętrznych środków. Czeka nas coś, co powinno być zrobione już wcześniej. Zacznijmy od konsolidacji kredytów, to już wiemy. Tu jest pełna zgodność, ale to też świadczy o tym, jak duże jest zadłużenie powiatu. Konsolidacja zasobów lokalowych. Powiat funkcjonuje w wielu budynkach rozrzuconych po mieście, generuje to wysokie koszty. Należało to uczynić wcześniej, będziemy to robić teraz. Stąd też decyzja o przeniesieniu piątki do budowlanki. Ale to jeden z pierwszych kroków, jakie w ramach konsolidacji lokalowej zamierzamy wykonać. To konsolidacja usług. Nie może być tak, że poszczególne jednostki powiatu zamawiają podobne usługi u różnych usługodawców. Należy je konsolidować. To są usługi teleinformatyczne czy dostawy energii, tak by tworzyć tak zwanego dużego klienta, który może negocjować rabaty, niższe koszty funkcjonowania. To konsolidacja administracji. Pytanie, czy administracja, zarówno ta powiatowa, w tym również oświatowa, musi funkcjonować w takim kształcie, jaki jest. To dalsza konsolidacja oświaty i nawet być może służby zdrowia. Konieczna w tym celu jest współpraca samorządów. Cieszę się, że dzięki trudnym decyzjom podjętym w ramach umowy koalicyjnej, zarówno w mieście, jak i w powiecie, kiedy musieliśmy podjąć trudne, ale cenne decyzje, by pracować w takim składzie osobowym, jaki jest, po to, by ratować Sanok, by także ratować kondycję tym samym całego powiatu. Warto było tych zmian dokonać i warto było taką koalicję zawrzeć. Koalicję, w której zarząd mówi jednym głosem i mam nadzieję, że dzięki temu wiele zmian będzie możliwych. Cieszę się, że takie koalicje zostały zawarte, ponieważ możliwe jest porozumienie na poziomie miasta i powiatu, a nawet samorządu województwa w wielu sprawach. Wiemy już o możliwości trójporozumienia dla utrzymania Muzeum Historycznego. Będzie konieczna współpraca również w zakresie konsolidacji służby zdrowia, również z miejskim ZOZ-em. Pewne sprawy będziemy chcieli wspólnie uregulować. To współpraca być może w zakresie przyszłej powiększenia specjalnej strefy ekonomicznej. Ministerstwo Gospodarki przeznacza w tej chwili specjalne środki na promocję szkolnictwa zawodowego, ale pod warunkiem, że będzie to powiązane z rozwojem strefy ekonomicznej. To współpraca na każdym jednym polu, czy kultury, czy wspólnej organizacji imprez, czy wspólnej promocji. Nie może być tak, by imprezy organizowane przez miasto i powiat wykluczały się w tym samym terminie. I tak dalej, można by bardzo długo mówić. Cieszę się, że w tej kadencji jest pole do takiej współpracy między miastem, powiatem i samorządem województwa. Zatem najbliższe 4 lata to będzie najpierw praca nad wygenerowaniem oszczędności, konsolidacja naszych działań i zasobów, i wtedy, otrzymawszy taki zasób środków, będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne i sprawić, by w drugim, trzecim, czwartym roku naszej kadencji móc pokazać Sanoczanom, mieszkańcom ziemi sanockiej, że możemy przyczynić się do rozwoju naszego powiatu, inwestując te środki w konkretne już przedsięwzięcie. TV Podkarpacie.pl